Siemaneczko, mamy sobotę, 8 stycznia, i chciałbym właśnie ogłosić wyniki dwóch konkursów, które ogłosiłem w poprzednim filmie. W sumie mini konkursów, ale zawsze, zawsze to coś. I tak, pierwszym konkursem było to, aby. E, pierwszym zadaniem konkursowym było to, aby z, e, zgadnąć, co będę nagrywał w następnym filmie. I powiedziałem, że nie będzie to nic iPhone'owego i faktycznie tak będzie. Było sporo strzałów, niestety żaden nie był celny. Co konkretnie będę naprawiał, zobaczycie na sam koniec tego filmu. Wyświetli wam się tutaj w rogu link do, do nowego filmu. Nikt tak naprawdę nie był nawet blisko tego, co naprawiam. Aczkolwiek wykorzystam sobie wasze strzały i na pewno coś z tych rzeczy zrobię. Także jeszcze czekajcie na kolejne konkursy. Będzie jeszcze szansa coś wygrać. A drugim konkursem było to, ze względu na to, że nagrywałem w ciągu dnia, chciałem, aby policzyć, ile osób mignęło mi za plecami i e, ile i w jakich minutach, sekundach to było i postanowiłem ze względu na to, że kilka osób postarało się i prześledziło faktycznie ten film i znalazło te osoby, chciałbym ogólnie nagrodzić wszystkich, tak? nieważne czy ktoś trafił czy nie, chciałbym nagrodzić wszystkich i było to podobnie sześć osób, które dobrze strzeliły, zaraz sobie zerkniemy na szybciutko, żeby było wiadomo. Tylko przeklikam to, o tak będzie dobrze. I słuchajcie. Mamy ten filmik z naprawy dotyku i mamy tak. Pierwszą osobą jest Rafał Dropiński. Gratuluję. Chciało ci się to wszystko przepatrzeć. Kolejną osobą jeśli dobrze tak wyświetlacze inne też gratuluję. Następną osobą, tu już mamy już dwie. O tym jest Łukasz Banaszek, tutaj się postarał, także jako jedyny jeszcze zwyczaju Paulinę, która siedziała za moimi plecami. Także tak, to jest też kolejna osoba, czyli mamy trzy osoby. Eee, tutaj już nie widzę nikogo, nie widzę. Tutaj mamy e, tak, Emmer Michał, czyli tu już czwarta osoba. Tutaj mamy e, trzy osoby, Slawo 33 to jest piąta osoba. I jeszcze pamiętam, że był taki jest, Greg, Or, szósta osoba i chyba nikt tutaj już, z tego co pamiętam, nie dał żadnego komentarza w tej sprawie. Także to tyle. Czyli mamy sześć osób, które wygrywają. Gratuluję wam serdecznie. I jako nagrody przygotowałem takie oto pendrivey 32 giga. Każdy takiego pendrive'a dostanie. Mam nadzieję, że coś tam sobie wrzucicie, będziecie mogli sobie nagrywać filmy, trzymać dane, jak zwał, tak zwał. 32 giga, piechotą o to chodzi. Zawsze to jest jakiś taki fajny, chyba gift. I fajnie było, że skorzystaliście i chcieliście wziąć udział w tym konkursie i postaraliście się cokolwiek napisać. Także to, to jest dla Was. Każdy ich się odezwie do mnie albo w wiadomości prywatnej, jak ktoś chce i mieszka tu gdzieś niedaleko. Zapraszam, wbijaj, zbijemy piątkę, a może i nawet coś nagramy. Także pop zgłaszajcie się w wiadomościach prywatnych, ewentualnie na Messengerze, na Facebooku, mailowo. Jest tego pełno, wszędzie na, na necie. Także temat konkursu jest załatwiony. I co? Zapraszam Was w takim razie na dzisiejszy film. Jest całkowicie nie-iPhone'owy. Mam nadzieję, że będziecie, będziecie zadowoleni go oglądając i... Że takie też naprawy będą się pojawiać na tym kanale trochę częściej. Nie będą to zawsze iPhony, będą to też inne sprzęty. Może nawet niedługo naprawy jakiegoś laptopa. Także tutaj widzicie nowy film. Oglądajcie, komentujcie, subskrybujcie i widzimy się następnym razem w następnym filmie. Trzymajcie się. Cześć.